Hej wszystkim, witam was po raz kolejny, Tomek Andr 3451 na początku mojego nowego Zagrajmy, tym razem w Na Kłopoty Pantera. Tak, no teraz przerwałem akurat, bo no intro mogło mi przeszkodzić w powitaniu. Intro jest dosyć długie, więc no najpierw chcę przedstawić grę i tak dalej, a potem dopiero przejść do takiej prawdziwej gry. Tak, Na Kłopoty Pantera, czyli sequel Hokus Pokus Różowa Pantera, z którego Zagrajmy właśnie niedawno zakończyłem. Tak, niby ktoś tam w komentarzach pisał, że to może być prequel, bowiem w nim musicie wiedzieć, że Pantera jest tajnym agentem, a przecież w Hokus Pokus mówił nam, że zrezygnował z pracy tajnego agenta. No ale że ta gra została wydana później, to ja uznaję to za sequel. Tak więc, no, po prostu, no umówmy się, że to sequel według mnie. Kto tam ma inne zdanie, to tam może tam dyskutować. No, i co jeszcze? No, jest to gra też bardzo z dużym humorem, muszę przyznać, nawet możliwe, że miejscami dużo lepszym od w Hokus Pokus, choć tam też stał na dosyć, no takim fajnym, dosyć zadowalającym poziomie. No, całą fabułę poznamy już za chwilę, tak więc no zaraz tak jakby odcisnę tą pauzę. Obejrzymy intro, no i dowiemy się, na czym ta gra właściwie polega. Ale zanim jeszcze to zrobię, to jeszcze raz dziękuję za 200 widzów na moim kanale. Tak, już 200 widzów subskrybuje mój kanał. Za to serdecznie wam wszystkim dziękuję. Naprawdę, każdy widz to jest jak miód na moje serce. No, i to tyle, co chciałem powiedzieć na wstęp. Tak więc przechodzimy do gry. Jeszcze tylko logo tej firmy, która no, wydała tę grę, czy tam wyprodukowała, czyli Wanderlust Interactive. I oczywiście logo, które za chwilę się pojawi, ale najpierw intro. Oj, płytka. Dosyć ciekawy sposób sprawdzania tożsamości poprzez takie skanowanie zębów. I tam były takie stworki z takiej, no wiecie, tej gry na NES-a czy tam inną konsolę. Tak, Na Kłopoty Pantera. Następna gra, z której zrobię Zagrajmy. No i właśnie to robię. Dziękuję, że się stawiłeś. To bardzo ważne zadanie. Wezwałem moją bardzo ważną panterę. Napijesz się czegoś bardzo ważnego? Będę z tobą szczery. Z tym zadaniem wiąże się niebezpieczeństwo. Niebezpieczne niebezpieczeństwo? Bardzo niebezpieczne niebezpieczeństwo. Nie będzie wycieczka. Czeka cię ciężka praca. Godziny będą trwać godzinami, a noce będą całe ciemne. Nie boję się ciemności, inspektorze. Nie wiedział pan? Zetkniesz się z połowymi postaciami świata polityki i międzynarodowej finansjery. Wszyscy mają poniżej 11 lat. Poniżej? To młodzi, bardzo młodzi ludzie. Dzieci, ale niezwyczajne dzieci. Część to latorośle dyplomatów, premierów, a nawet koronowanych głów. Rodzice ich to czołowi biznesmeni, aktywiści, działacze na rzecz praw człowieka albo po prostu bardzo fajowi ludzie. Wszystkie te dzieci mają jedną wspólną cechę. Jaką? Są zdolne.
Bardzo, bardzo zdolne. To bardzo dobrze. Tu nasza przyszłość. Wykształcimy je, a potem powierzymy im nasz świat. Niesamowity plan. Mogą na nie dbać bardzo źli terroryści. Będziesz odpowiadać za ich bezpieczeństwo, ochraniać je, pilnować. Niańczyć. Nie marudź. Przyszłość świata zależy od spokoju na tych koloniach. Na kolonie? Wysyła mnie pan na kolonie? To nie są zwyczajne kolonie. To obóz Chilliwawa. Chilliwawa? Wawa! Wyluzuj, szefie. Złość piękności szkodzi, inspektorze. Jeżeli coś się wydarzy, jeżeli dzieci będą choć trochę niezadowolone... Ich wpływowi rodzice niewąsko się wkurzą. Ich rodacy będą wściekli. Rządy ich krajów wydadzą rezolucje. Nie przesadza pan? No co ty? To mi pachnie trzecią wojną, motyla noga. Nie mamy chwili do skracenia. Dzieci jeszcze dziś będą w Chilliwawa. Każde przyleci prywatnym odrzutowcem. Podstawiajcie odrzutowiec i wkraczam do akcji. Jest mały problem. Nie mamy samolotu. Spoko, poradzę sobie. Byłem szkolony. Niech mi pan powie, gdzie jest ten obóz, a jakoś tam dotrę. Niestety, to ściśle tajne. Nikt nie może wiedzieć, gdzie jest Chilliwawa. Nawet ty. To niby jak masz się tam dostać? Muszę cię magicznie teleportować. Magicznie teleportować? Nic z tego. Nie zgadzam się. Poprzednio 3 dni wyleciały mi z życiorysu po czymś takim. Moje futerko straciło połysk. Byłem niedysponowany. Nie cierpię teleportacji. Odmawiam. Nie jęcz. Muszę się teraz odsunąć na bezpieczną odległość. Nienawidzę tego. Oui, oui, oui. Le Agre. Auć. W życiu nie widziałem takiego czadowego obozu. Zaraz puszczę pawia. Spadaj. Mam chorobę lokomocyjną. Lubię stać na pewnym gruncie. O, wielkie dzięki. Gdyby stwórca chciał, żebym latał, dałby mi skrzydła. Ale... Mówię o porządnych skrzydłach, jak w samolocie. No, i jesteśmy na miejscu. Obóz Chilliwawa. Tak, obóz dla tych dzieci, tych bardzo wpływowych ludzi, o których mówił ten inspektor. Tak mi się zdaje, że ten inspektor przypominał tak w ogóle tych całych ludzi, którzy występowali kiedyś w takich starych kreskówkach o Różowej Panterze. Tak samo jak ten tutaj gość, na przykład też mi z tym nohalem bardzo charakterystycznym przypomina mi te postacie, które grały w tych kreskówkach z Różową Panterą. No i zaraz się rozejrzymy po tym obozie, tylko na chwilkę jeszcze przerwę nagrywanie, bo coś się dzieje z dźwiękiem. Oby nic poważnego. Tak więc za chwilę wracam. Nie, to nic poważnego z komputerem, to po prostu gra. No, z płyty chodzi, więc musi się dźwięk troszkę, jakby to powiedzieć, rozgrzać. Ale myślę, że wszystko słychać. Mnie to będzie bardziej przeszkadzało niż wam, naprawdę. Głosy słychać dobrze, więc nie martwcie się o to. Tak więc, no, rozejrzyjmy się teraz pod tym całym obozie, czyli wała. Najpierw ten gość, bowiem on tutaj wyszedł do nas pierwszy, więc... Okej, płyta musi się rozkręcić, dobra. Czyli gadamy z tym gościem. Witam w Chilliwawa na pierwszej światowej koloniokonferencji dziecięcej. Milusińscy z całego świata dyskutują o tym, jak propagować pokój, pojednanie i tolerancję. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Panterem. Różowa Pantera. Czołem! Poznałeś już przedstawicieli różnorodnych, lecz równych sobie kultur i grup etnicznych? Jeszcze nie. No to masz okazję. Rozejrzyj się. Miło mi będzie cię gościć. Okej, więc mamy tutaj kierownika Chilliwawa. No kurde, znowu... No, płyta? Nie, to chyba ja. Przypadkiem. No... Okno? Rozejrzyj się, różowy! Zwiedzaj! No, dobra. Kurde, zwiedzam. Zamknięte. Muszę poznać szyfr. Szyfr.
znajdziemy ten szyfr. Okej, mamy pierwszy przedmiot. Nie wiem, co to jest. To coś, na tym, na czym dzieci latają, ale nie wiem, jak to się nazywa konkretnie. Więc tutaj mamy drugi przedmiot. Okej, i teraz ten gość. A może najpierw ta woda? Nie wziąłem kąpielówek. Aha, całe szczęście. Fon główkę? Czy mnie się wydaje, czy ten odkurzacz są domy? Różowy? To ja, twój stary znajomy, Fon główkę! Wyssało mnie! Właśnie widzę. Spróbuję cię jakoś wyciągnąć. Zaklinowałeś się. Bez paniki. Coś wykombinuję. Bez paniki. To się nam nie przyda. Teraz musimy iść na tamto lotnisko, widoczne w oddali. Te właśnie tutaj. Tutaj mamy coś, ale nie wiem co. No tak, lotnisko w Chilliwawa. Tutaj mamy takie sześć samolotów. Niestety, samolot nie jest zatankowany. Zabrakło nam pistaszków. Bez nich nie polecimy, nie ma mowy. Niestety, samolot nie jest zatankowany. Zajęte! Lotem bliżej. Ten samolot boi się latać, nic z tego. No, samolot boi się latać, no wow. Obsługa boska. Ciekawe, jak te dzieci w ogóle doleciały do Chilliwawa. Niezły klucz. Tak, mamy klucz z tamtej skrzynki na narzędzia, który sobie oczywiście bezczelnie wypożyczyliśmy. Bo niby czemu nie? Kto nam zabroni? I tym kluczem uwolnimy tego całego Von Główkego. I resztę domów. Mówiłem, że ci pomogę. Bogu dzięki. Kopę lat, mój przyjacielu. Kopę lat. Nie wiedziałem, że cię tu spotkam. Poprosili mnie, żebym stworzył tu raj dla dzieci. Poczekaj, aż zobaczysz wszystkie moje cudowne wynalazki. Zasysacz to tylko jeden z nich. Mógłbyś to wszystko poustawiać? Okej, czemu nie? Tak, wystarczy, że na ten klikniemy, a różowy sam to wszystko powrzuca. Domy. Całe domy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. No i proszę bardzo. I Fon Główkę. Dobra robota. Tak się cieszę, że tu jesteś. Widzę, że znalazłeś moje deskolotki. Naprawdę latają. No co ty? A, to. Widziałeś mój pogodomat? Nie. Co to jest? Jeden z moich najlepszych wynalazków. Wybierasz porę roku i... zimowy poranek. Wcale nie jest zimno. Genialne, nie? Daj spróbować. No, wow. No po prostu, no cud!